chyba sobie żartujesz. Zwijaj się z tej kanapy i sprzątaj ten pierdolnik. Ty się chyba z własnym ciulikiem na łby zamieniłeś. Jeśli myślisz, że ja za ciebie będę to sprzątać. Dobra, miałem nic nie mówić, ale okej. Jakieś 4 tygodnie temu byli u mnie kumple. Graliśmy w gry. Zrobiliśmy tutaj taki syf, że głowa mała. Poszedłem do pracy, wracam, patrzę, a tutaj to wszystko posprzątane. Wiem, co myślisz. Magia, przypadek? Też się zastanawiałem. Dlatego, żeby to sprawdzić, przez ostatni miesiąc, dzień w dzień, robię tu coraz, ale to coraz większy syf. A jak wracam z pracy, to tu jest błysk. Ale najlepsze dopiero przed tobą. To działa także w kuchni. A dzisiaj to już zupełnie dowaliłem do pieca. Oprócz tego, że standard, gary, talerze niepozmywane, to ja jeszcze całe kilo mąki rozsypałem na podłodze. A ketchupem polałem wszystkie blaty. Wiem, co chcesz powiedzieć. Dlaczego ja nic wcześniej na ten temat nie mówiłem? No cóż, nie chciałem zapeszać. No ale co taka mina? Zobaczysz, jak ja tylko wrócę z pracy, to tu będzie błysk!